Dzień dobry, witam was serdecznie w Q&A. Kolejnym? Kolejnym. I pewnie pierwszym w tym roku. Na pewno. Nie było żadnego w tym roku jeszcze. Będzie straszny. Materiał jest dość długi, jest bardzo dużo odpowiedzi na ciekawe pytania, które tak naprawdę dotyczą zdrowia, ale też działalności terapeutycznej, trochę nas, was, wszystkich. Lifestyle'owe też. Było taki no. Healthy routine. Healthy I teraz routine. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby wasza odpowiedź pojawiła się w kolejnym Q&A, który będzie, myślę, że raz w miesiącu będziemy robić. To musi być raz w miesiącu, klient musi wjechać. Mocne postanowienie, dobrze. No, to po prostu komentarz swój zostawcie pod tym filmem właśnie na YouTubie, bo będziemy z YouTube'a brać kolejne. Jak powinno być? Film na YouTubie, komentarze z YouTube'a, koniec. Chyba, że coś fajnego wpadnie w międzyczasie. Więc zapraszamy was na materiał z odpowiedziami. Ja tylko może od razu powiem, znaczy tak, może się przedstawmy. Dzień dobry, Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Terapeuci. Fizyk. Podjeżdżam moim samochodem. Masz taki taki sam? No. Gdzie? O, rzeczywiście. Śmieszne. Śmieszne to, jak widzimy, go nie będzie. Ale byłoby. Słuchajcie, od razu uprzedzimy was, dlatego że mamy często czarny humor, który nam się na pewno odpali zaraz. Więc po prostu, jakbyśmy jakoś tak dziwnie odpowiedzieli na czyjeś pytanie, to nie stresujcie specjalnie bardzo mocno. My po prostu tak mamy. Chcemy przełożyć czasami różne rzeczy, jakby taki humorystyczną. Chcemy, żeby dygresję. Było humorystycznie, ale że my mamy dziwne poczucie humoru, to czasami wychodzi różnie. Niektórym się nie podoba. Dobra, słuchajcie, wrzuciliśmy wczoraj informację, jedziemy z Q&A-em, pytaliśmy was o pytania, dawajcie pytania, no i te pytania pojawiły się na Facebooku, Instagramie, w Instastory, więc po kolei, żeby nikt się nie czuł urażony, to przelecimy wszystkie, ale prawdopodobnie na wszystkie pytania odpowiemy, bo ich się okazało dużo dość łącznie, ale będzie spoko. Dobra, słuchaj, Maciek, Dawid pyta, Dawid Najduch. Ile macie gabinetów, ile zamierzacie ich mieć? Mamy dwa i nie wiem. Na razie nie mamy żadnego w tym momencie. Ale nie, no fizycznie jakby są, fizycznie one istnieją są. Nadal. Po prostu są zamknięte. Tak. Trochę. I nie wiem, ile mamy, chcemy mieć. Znaczy nie to, że my chcemy jakoś się nachapać gabinetami. Nie, myślę, ogólnie że to dwa chodzi. Są wystarczające. Dwa są spoko, może w innej, wreszcie nie wiemy za bardzo, jak jeszcze zrobić. Może będziemy franczyznę robić kiedyś? Może. Zobaczymy. Ale nie przemyśleliśmy jeszcze. Nie myśleliśmy na tych kwestiach. Na razie zajmujemy się centrum szkoleniowym bardziej, a gabinety po prostu działają. No i my tam przyjmujemy pacjentów i nasi fizjoterapeuci tam pracują, więc wszystko jest spoko. Także są dwa, aspiracja jest na 100. Oski, orszowski. Ja nie lubię czytać w ogóle tych nazw to użytkowników. Dobra, ktoś pyta. Czy wielomodułowe szkolenie terapii manualnej odchodzą do lamusa? Zdecydowanie tak. No tak jest. Nie to, że polecam albo i polecam, po prostu tak jest. I życie toczy się dalej. Coraz mniej zainteresowanie z takimi kursami długimi. A czy to jest dobrze, czy niedobrze? No ja tak nie pracuję, więc w sumie nie wiem. Znaczy ja mam takie, może trochę inne zdanie. Bo myślę, że te długie kursy terapii manualnej, o ile są długie, bo są po prostu przemyślane i pełne różnych fajnych treści i tak dalej, to mogą być długie. Czemu nie? Bo jak ktoś w ogóle nie umie pracy manualnej, to może fajnie, żeby się jej nauczył w dłużej niż 2 dni na przykład. No, ale to taki, wiesz, to spoko, ale że chodzi o taki mowa długich typu 7 modułów po 5 dni. 7 modułów, gdzie na każdym module robisz na przykład jakąś tam jedną to samo, tylko na inny staw. To nie, to tak, to odchodzą, to nie, to tak, to odchodzą do lamusa, no, chyba tak. Co uważacie o szyciu łąkotek, szyć czy nie szyć? To takie pytanie, co uważacie o szyciu maseczek, szyć czy nie szyć? Ja nie mam pojęcia. Ja no, nie wiem, przecież ja nigdy nie szyłem łąkotek. To mówimy, jakby to jakaś wydzieranka. Nie, no ja się nie. Ja dobra, się ja może powiem tak. Ja ogólnie, znaczy, jeśli chodzi o to, o łąkotki, to jak się okazuje, leczenie operacyjne nie specjalnie dużo przyjmuje leczenie zachowawcze. I to wiele badań potwierdza. Więc. Więc ciężko powiedzieć. Tak. Raczej. No ja skoro myślę, można nie szyć i osiągnąć taki sam efekt jak szyciem, no to po co szyć? Tak, akurat jak już nawiązałeś do badań naukowych, to faktycznie jest trochę takich, że nie ma za bardzo różnicy. Długoterminowo zwłaszcza nie ma za bardzo różnicy, czy była robiona operacja, czy zwłaszcza w porównaniu do nieprawdziwej operacji. Więc dobrze zastosowany efekt placebo pewnie będzie podobny w skuteczności, aczkolwiek nie wiem, ja się tutaj nie będę jakoś mocno na ten temat wypowiadał, bo jakoś nie pracuję specjalnie dużo z ludźmi, którzy są na przykład jakoś po szyciu i tak dalej, żeby to sobie porównać. Jest taki, nie, akurat ortopedia to nie jest jakiś taki mój target. Dobra. Bartek Malec.
opowiedź o butach typu Five Fingers. Znasz jakąś historię? No znam. O butach? No tą książkę Magda Gala. Ta o tych bosych biegaczach. A. Co tak biegali. Tylko oni biegali w sandałach albo bez butów i w sumie potem się narodził pomysł tych Five Fingersów. A ja, znaczy tak, pewnie widać, no nie? Ja tam jestem fanem. Też masz te buty, do których nie masz. Nie wiem. Ja na przykład mam je teraz. Ja je ostatnio na siłownię po prostu nosiłem i chyba zostały w torbie na siłownię, które są zamknięte. Więc... A masz jeden model, a ja mam dwa modele. Widzisz, to są takie casualowe dochodzenie po mieście, a dobieganie to dobieganie. To takie fancy, że tak mnie teraz założyć koszulę jeszcze. O, i chodziłem, po prostu mój ulubiony jest ten strój. Takie casualowe spodnie, albo krótkie, w ogóle tak krótkie spodnie, tylko takie niby elegancje, co chodzi. Takie eleganckie krótkie spodnie, jak kojarzysz to? Eleganckie, kant, zaprasowane. Nie, kant. I zakładam sobie jeszcze Five Fingersy i na przykład to swoją koszulę w kwiaty taką. Powiem ci, że te buty cały czas wzbudzają takie duże zainteresowanie. Na przykład jak jestem w Berlinie i chodzę w tych butach, to w Berlinie generalnie ludzi nie dziwi nic. Możesz iść w piżamie do sklepu i jest spoko, ale Five Fingersy to po prostu ja idę i co chwilę... To jest takie, wiesz, takie reakcje. Znaczy tak, bo ludzie na przykład czasami pytają się, co one dają. To po prostu nic, ale nic też nie zabierają. Dlatego, że normalne buty zabierają prawidłową pracę stopy, a one nie. W nich z tobą może pracować trochę boso. No bo jakby można było, znaczy tak, gdyby nie te wszystkie szkła, kamienie i rozgrzany asfalt latem, to może chodziłbym po prostu boso. Ale trzeba takie brudne, miotne stopy. No mi ta podeszwa Vibrama raz uratowała stopę. No. Nastąpiłem na taki wielki kawał szkła i on się po prostu wbił w podeszwę, a inaczej to byłaby moja stopa. Więc ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tych butów. Ogólnie serdecznie polecam. Kilku moich pacjentów udało się wyciągnąć z dużych problemów bólowych stopy poprzez stosowanie terapii typu chodź w butach. Typu Five Fingers. I było super. Okej. Dobra, Maciek. To jest pytanie dla ciebie. Czy wykonywanie zwisu na drążku, bądź w ogóle ćwiczeń kalistenicznych jest w stanie zmniejszyć skoliozę? Myślę, że samo wiszenie na drążku to w ogóle... To nie jest kalistenika raczej. I to chyba nawet nie jest ćwiczenie. Czy to jest trochę ćwiczenie? Znaczy wiesz, na co taki... Jak coś jest statyczne, to takie, to nie wiem. To moim zdaniem to nie jest ćwiczenie, ale dobra. Myślę, że samo w sobie nie. Bo to inaczej by znaczyło, że te wszystkie osławione trakcje leczą kręgosłup i go wyciągają w ogóle, a wiemy, że tak nie jest. Nie, po prostu kręgosłup tak nie działa, więc raczej nie. Jeśli chodzi o kalistenikę, to znowu, kalistenika to jest bardzo takie szerokie pojęcie. To jest bardzo, bardzo dużo różnych ćwiczeń, które... To jest w ogóle taki system. Więc tam myślę, że są rzeczy, które mogą bardzo fajnie wpływać na mobilność kręgosłupa, czy zmienią w każdym przypadku jego gdzieś tam to ułożenie w przestrzeni. Trudno powiedzieć, ale myślę, że dla kogoś, kto ma stosunkowo nieduże problemy ze skoliozą, o ile takie można mieć, no to no, tak. Mają ludzie skoliozy. No tak. Skoliozy istnieją. No to ja myślę, że znaczy tak, ale generalnie myślę, że to byłoby spoko ćwiczyć kalistenikę, taką przemyślaną. Dobra, nowoczesna fizjoterapia, tam jest, nie będzie slash, neuroterapia, chrapanie. Ja tu widzę korelację. Śmiać mi się, że udałoby się, znaczy ja mam kilka takich bonusów, znaczy kilka sukcesów na zmian terapeutycznych i udało się spowodować, że ludzie nie chrapią, o ile nie jest to po prostu duża ilość tłuszczu na gardle. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja kiedyś chrapałem, już nie chrapię. No bo usłudłeś. Bo schudłem. No i to jest bardzo częsta sytuacja. I to też nie musi być osoba bardzo tyła. Nie. Ona może mieć po prostu dużo jakby otłuszczone narządy. Tak. Między innymi. I są osoby takie, że niby wiesz, takie jest tak okay. Zwane, czekaj, to się tak ładnie skinny nazywa, fat? Skinny fat. No. Skinny fat. Szczupła, tak naprawdę jakby się zrobiło po prostu rezonans, tam się okazuje, że tego tłuszczu tam po prostu są masy. Więcej tłuszczu niż wątroby. Na wątrobę. Może tak być. No. Dobra. Wiem dlaczego. To jest świeże pytanie, bo to jest świeżego materiału. Jak wyglądały początki przekwalifikowania się na programistę do ludzi? Ja nagrałem taki materiał teraz programistę do ludzi. Pamiętasz, co ostatnio byliśmy na też kursie dotyczącym formatowania mózgu? Tak. To było ciekawe przeżycie. To było mega. Mega dziwne też było. Ale tam właśnie było o tym. No i początki są jak zwykle we wszystkim są ciężkie. Bo trzeba zmienić cały system myślenia swojego o pracy z ludźmi. Trzeba sobie trochę zaufać.
trzeba wyjść ze strefy komfortu i jakby odpowiedzieć na takie pytanie. Co chcesz w życiu robić? To jest jedna sprawa. Znaczy, na te pytania trzeba wcześniej odpowiedzieć. No tak, ale czy nadal chcę ten? Czy już chcę programować, czy chcę jeszcze robić coś innego? Czy dalej będę zmieniał budowę? No na przykład. Komputerze. Ale o co chodzi jeszcze? Chodzi o to, że trzeba po prostu lubić wychodzić z strefy komfortu i tak sobie odpowiedzieć szczerze na takie pytanie, kurde, czy ja to, co robiłem, to było dobre, czy rzeczywiście pracowałem z przyczynami, czy może ślizgałem się po skutku, czy może po prostu trzeba posłuchać ludzi mądrzejszych trochę od siebie, czy moja praca do tej pory, gdzie tam, nie wiem, zajmowałem się fizjoterapią 7 lat, to było dobre, czy mogłem zrobić to lepiej w tych kategoriach. No jak ludzie, są ludzie, którzy powiedzą na to, nie, to było dobre, to jest w ogóle szczyt fizjoterapii, ja jestem teraz na samym szczycie, teraz mogę tylko uczyć ludzi, już nikogo się nie nauczy, no to nie, no to takie ludzie się nie nadają na coś takiego. Nie wiem, czy jest tak dużo takich ludzi. Niestety trochę już znam. Ale jednak tutaj, no, trzeba przyznać, że większość takich terapeutów, których znam, to oni przynajmniej jakby mają też to poczucie takie, że im więcej wiesz, tym tak naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że dużo nie wiesz i chętnie się uczą. Maciek, pytanie do ciebie. No. Jak zacząć przygodę z fizjoterapią? Najlepsze protipy. Jestem na drugim roku studiów. Znaczy, czy już zacząłeś przygodę z fizjoterapią? No tak, to już jest... w jednej trzeciej drogi do rozpoczęcia. Już. Znaczy, no to tak. Już jest zaczęcie. Było, jak zacząć? No jest tak, na drugim roku studiów. Już się udało. Myślę, że najważniejsze to jest zapisać się na studia, przetrwać te studia, no i później znaleźć się jakoś w tym wszystkim. Już jest, przygoda się dzieje. Jeden tip, bo powtarzamy go często, ale widać, trzeba jeszcze bardziej go powtarzać. Po prostu wszystkiego, czego nauczysz się praktycznie, bo tam będzie kilka takich praktycznych rzeczy. Te elementy terapii manualnej, trochę masażu będzie na studiach. Od razu praktykować to na ludziach. Od razu. Nic się nie lękać. Nie lękaj się już. Czak, będzie dobrze. Już tak, to jest już tak. Dobra. Nie lękaj się, już tak, będzie dobrze. To jest dziewczyna w ogóle, już tak. Dobra, pan Jakub pyta, zespół niespokojnych nóg, tu możemy zakończyć tak naprawdę. Ale to jest pytanie? Nie, znaczy, czy da się poradzić, na czym polega problem, jakie sposoby łagodzenia i tak dalej, wiesz, jakby, to jakby, ja nie mam czegoś takiego. Nie wiem, ja po prostu biegam. Po prostu akcja jest taka, że no, trzeba zrobić robotę z nogami, no co tu dużo mówić. I nie szukamy tak naprawdę odpowiedzi na jakieś takie błahe problemy. Po prostu trzeba zrobić nogi. Też w ogóle wydaje mi się, że nie ma takiego schorzenia w ogóle. Maciek, co robisz w wolnym czasie? To jest pytanie. Ja? Grześ No Limits. Czytam książki, gram na PlayStation. Co grasz teraz? Teraz zacząłem grać w Divinity Original Sin 2. Co to jest? No taki RPG, sandboxowy. O. Całkiem spoko. O, więc szamoń chyba. No, a wcześniej grałem oczywiście w najnowsze Jedi. Dobra. No to ja robię w ogóle inne rzeczy, ale to kiedyś indziej o tym pogadamy. Ja mówię, jakby wystarczy wejść na mój kanał YouTube'owy i tam po prostu jest dużo rzeczy, które są związane z terapią i to jest mniej więcej to, co robię w wolnym czasie. Często tam mówię, że gram na PlayStation, gram na komputerze w Diablo, czasami czytam, ale kogo to by interesowało, nie? Czytanie. No ale miałem po prostu powiedzieć, co robię, no to ja tak robię. Ale nie pytam, czy to jest złe, nie negowałem twoich. A gdyby nie fizjoterapia, pozdrawiam was, mega życzę ciągłego rozwoju. O, dziękuję ci bardzo, cicho. Cicho? No, gdyby nie fizjoterapia, ja bym robił pewnie filmy w internecie jakieś. Bym był takim twórcą internetowym, coś czuję. Bym focił, ładne zdjęcia. Bym nagrywał ładne ujęcia. Może bym montował, może bym polubił montaż wtedy. Mm-hmm. Był coachem. Był coachem. Rozwój osobisty, to jest najważniejsze, co możesz zrobić dla siebie w życiu. Tak on mówił. Kadr się zmienił? Nie założyłem. Nie założyłem. My po prostu mamy odpowiedź na pytanie. Trzyma mi się scenariusze. Tak. A ty, Maciek, co byś robił? Ja bym, tak, albo byłbym ogrodnikiem. Dopiero to wymyśliłem. Spodobało mi się grzebanie w ziemi? No, spodobało mi się grzebanie co w ziemi. Co tam sadziłeś? No, z tatą krzaki przesadzałem. Ale no wydaje tak. Mi się, że to jest spoko. Czyli twata jest twoim mentorem ogrodnictwa? Tak. Wie więcej od ciebie w tym kwestii. O kurczę, on przesadza cały czas. No, krzaki tydzień temu były tam, dzisiaj będą tu. To mniej więcej tak to wygląda. Albo byłbym neurobiologiem, ale powstrzymywałoby mnie... Powiem ci, że skaczesz po gałęziach mocno.
No czy to nadal się, ja to wszystko uznaję, że to jest po prostu biologia, a to czy układu nerwowego, czy tam roślin, to wszystko jedno. Fajnie. Tylko nie chciałbym kroić myszy, dlatego wiesz, nie jestem neurobiologiem. Wiesz, że są specjaliści, uwaga, czy wiecie o tym? Trzymajcie się, jeżeli na przykład, nie wiem, stoicie teraz, albo się połóżcie, albo biegnie, albo słuchacie tego Q&A biegnąc, bo są takie możliwości, na przykład można mieć wersję... Na chwilę usiądźcie. Usiądźcie. Są specjaliści, którzy pracują manualnie z roślinami. Ja jeszcze niedawno bym się z tego śmiał, ale teraz już w ogóle mówię, że spoko. Ja powiem wam tylko szczerze, uwaga, teraz będziemy mieli łapki w dół, nie wiem czy to powiedzieć. A mów. Dobra, za 3 razy mi się zdarzyło zbadać rośliny na przykładzie surygacji. Spoko. Czyli przez wskaźnik. Szanuję to było ciekawe. Ja też sprawdzałem, bo ostatnio tutaj podlewałem kwiatki i się zastanawiałem, czy nie przeleję jednego. A wiesz co, my tak, to była śmieszna sytuacja, to jest dobre w ogóle na jakąś opowieść kiedyś, ale dobra. Sprawdziliśmy, czy na przykład ten kwiatek dobrze czuje się w miejscu nasłonecznionym albo za słońcem. No to ja wiem. No to było ciekawe. Jeszcze no i się okazało, że w kącie wrzucał hipertonię ludzi. O. Czyli hipertonizowała go brak słońca. Bardzo ciekawa sytuacja. No. Uwaga, będzie trudne pytanie. Jakie są różnice w pracy podejściem kinezjologicznym po urazie w stanie ostrym i przy niespecyficznych dolegliwościach? Proszę o konkrety. W stanie ostrym i niespecyficznej dolegliwości? No stan jest... ostrym ma jakąś charakterystykę konkretną, no nie? Bo są problemy niespecyficzne i ostre, no nie? No tak. To nie jest dobre pytanie. No to znaczy nie, no pytanie jak pytanie. No po prostu czym się różni praca w takim kontekście albo w takim kontekście? Aha, ja też zrozumiałem. Dobra. Alan Mizerski. Ona ostatnio bawi słowo kontekst. Alan Mizerski o to pyta i ja powiem Alanowi, że niestety nie możemy być mu konkretów żadnych, dlatego że ono nie ma wspólnych elementów. Często. Wspólnym elementem jest człowiek. I tak naprawdę tyle. Bo się okazuje często, że ma ktoś stan ostry, na przykład nie wiem, Achilles. Ma strasznie, wiesz, super ostry stan Achillesa, bo na przykład biegł, no i poczuł ból w Achillesie. I się okazało, że nawet gdzieś tam obrzękło mu to. I się okazuje, że tak naprawdę tutaj ten trójgłowy łydy, brzuchaty, płaszczkowaty, to jest wtórny. I się okazuje, że w ogóle nie dotyka się podudzia, tylko się go na przykład diagnozuje. A potem się okazuje, że nawet się uda nie dotyka. A potem okazuje się, że dłubiesz sobie w przesił potyliczno-szyjnym. To jest różnica pomiędzy standardowym podejściem. Nie mówię, że ono jest lepsze, bo czasami po prostu trzeba popracować sobie bardzo lokalnie z tym miejscem. Są takie sytuacje, znamy takie sytuacje, ich jest dużo też. Ale jakbyśmy mieli stricte pracować kinezjologią, a zależy też jaką kinezjologią, bo one mogą być w ogóle... Mogą być nawet... Słuchaj, mogłoby być nawet nie mieć żadnego wspólnego elementu łącznie z pacjentem. Takie podejście. Czyli byś pracował, a tego pacjenta by tam nie było. Dobre to było, co? Dobre by było. Słuchajcie, to jest mocne, na trzeźwo tego nie pociągniemy. Znaczy, my byśmy tego na trzeźwo nie pociągnęli, wy byście to nawet po alkoholu nie pociągnęli tego. Jest. O Boże. Kurde, grubo. Ktoś się pyta mnie, Patryk, to możesz powiedzieć za mnie, bo mamy podobne zdanie. Co ci ten nabiał zrobił, że tak go nie szanujesz? O, no go dokładnie. Ja na przykład... Szanujesz nabiał? Gdzie tam? Gdzie tam? Jest po prostu gorszy od czego? Do jakieś takie mocne porównanie. Gorszy od wszystkiego, gorszy od kokainy nawet. A ja mam wytaminy. Kokainy? No. Nie możesz tak mówić. Dlaczego? Nawet gorszy od kokainy? No. To jest narkotyk. No ja tak myślę, że nabiał tu też. Nie, no. Nie, serio. Generalnie, no nie wiem, no może nie. Oczywiście, że wiadomo, że nie na wszystkich, bo tutaj nie ma takiej reguły, ale no ja przecież jak się najem nabiału, to po prostu robię się okrągły jak księżyc i po prostu umieram. No więc dlaczego miałbym się na niego nie obrazić? I w ogóle wszystko boli. Jak nabiał mnie dojeżdża, ja mam go jeszcze jeść? No ja też nie jestem zadowolony z nabiału. Znaczy czasami mi się zdarza coś tam podubać, żeby nie było, że jakoś tak jestem w ogóle człowiekiem, który nie je nabiału, ale mi wystarczy informacja, że tam jest po prostu dużo ilość komórek ropnych w nabiale. I ja mówię, komórek jakich? No ropnych. Ropnych? Ja kojarzę komórki ropne, wiem, że one nie są specjalnie dobre. I się okazało, że to przesądziło, jeśli chodzi o moje spożywanie nabiału i jestem ewidentnie za nie i dzięki temu czuję się świetnie. Mi na przykład jak jakiekolwiek problemy, narząd ruchu, wisceralne, trądzik, cera, emocje wami tutaj jakby emocje szarpią, to odstawienie nabiału jest całkiem ciekawym pomysłem. Jak na przykład widzę,
ludzi, którzy na przykład narzekają, to, że coś ich boli i tak dalej. Mamy, wiesz, wspólne social media, tam śledzę ich, a tam widzę, że wiesz, codziennie wrzucają jogurt i mleko non stop. Duże wiadro tego. I widzę, że ma jakieś spuchnięte oczy i no. Cały czas, o Boże, mam cały czas kontuzję, nie mogę się z niej wyleczyć. No ale daję, staram sobie to daruję, bo stwierdzam, że nie będę tylko wolał ludzi na siłę. Jak będą chcieli, to poszukają i osobie na biały jest naprawdę dobrym pomysłem. Ja zawsze tak mówię, że jakbym miał cofnąć czas i jakby, o, 5 lat temu ktoś się mnie pyta, Patryk, czego żałujesz? Niczego. Niczego nie żałuję po prostu. Teraz ktoś mnie pyta, czego żałujesz? Mogę mieć na biały, bo młody. Bo naprawdę miałem dużo kontuzji, które nie chciały się wyleczyć u mnie. Masz odpalonego Facebooka? Mam. Instastory skończyliśmy, idziemy na Facebooka. Dobra. Dajesz. Ale gdzieś go zgubiłem. Elegancko. No, ale to nic. Pojawiło się jakieś pytanie. Nie, spokojnie. Tutaj były. Były i dalej będą. O, jest. Piotrek pyta, na ile użyteczne są testy specjalne, skoro duża część z nich według badań jest niedokładna? No właśnie, właśnie tak jest. Jak są niedokładne, to są właściwie zupełnie bezużyteczne. Także trzeba wybierać też takie testy, które są jakkolwiek użyteczne. Albo robić tych, które są nieużyteczne więcej. Wiesz, co chodzi, że masz na przykład testy, które nie są specjalnie specyficzne i czułe, ale zrobisz ich 6 i 3 ci wyjdą pozytywnie, a 3 negatywnie na przykład. Ale załóżmy sytuację taką, wiesz, świat idealny, wyszło ci 6 pozytywnie. No to byłoby git, ale poza tym to są testy, które są dodatkowe. Są testy, które w ogóle w takim rutynowym badaniu medycznym, one są właściwie na koniec. One są do tego, żeby tylko mamy wątpliwości, czy bardziej w tą stronę, bo nam się na etapie jakby, znaczy wcześniej nam się wszystko jakby tak układa w obie strony i po prostu musimy się upewnić, no to wtedy się robi te testy, więc lepiej używać raczej tych czułych, nie uczyć się książki z testami na pamięć cały. Dobra, to w ogóle do niczego nie. To róbmy tak, bo te pytania będą dłuższe. Ja będę czytać z Instagrama, coś z Facebooka. Okej. Dobra. To Martbuk pyta, co sądzicie o tym, że osoby, które ukończyły studia magisterskie, nie mogą otworzyć samodzielnych gabinetów fizjoterapii zaraz po bronie? Ja jestem za. Mi się też podoba. No, myślę, że słuchajcie, popraktykowanie trochę u kogoś, albo w jakimś miejscu większym, żeby popełniać błędy nie u siebie, jest spoko. No bo wiadomo, że na początku błędów jest dużo, bardzo dużo. I po studiach, no nie oszukujmy się, większości uczelni, bo ja zawsze mówię, że wszyscy, i to potem ktoś mówi, ale w Gdańsku to coś tam, no nie? No. Na większości uczelni jednak te umiejętności praktyczne, które są po studiach, są w bardzo niskim poziomie, więc niepełnianie błędów u siebie jest spoko, więc ja myślę, że 2 lata po magisterce, popracowanie gdzieś albo 3, to jest bardzo dobry pomysł. Sam tak zrobiłem i polecam serdecznie takie podejście. Chcesz coś dodać? Nie. Okej, to lecisz dalej. Jak szukać miejsca na praktyki, nie wiążąc przyszłości ze sportem i szpitalami, pyta Adam. Czy jak szukać miejsca na praktyki, nie wiążąc przyszłości ze sportem i szpitalami? No, nie, w miejscach, gdzie są inne rzeczy. Na przykład nie w szpitalu. Tak. Nie, no myślę, że ja bym pochodził po jakichś gabinetach, takich mniejszych, jakichś placówkach i tam się podowiadywał. No. Ostatnio o tym mówiłem trochę, że po prostu trzeba... Bo ja podejrzewam, że no, skoro praktyki, no to jakaś w ogóle pierwsze zetknięcie się z tematem. W ogóle na etapie studiów i pierwszych praktyk to jeszcze nie ma w ogóle jakiejkolwiek mowy o tym, żeby sobie zakładać, co ja w przyszłości będę robił na 100%, bo to jest strasznie złudne i może ci się jeszcze pozmieniać 17 razy i to nie jest nic złego, to jest okej. Po prostu warto sobie dać czas na to, żeby się pobawić, poznać różne tematy. Ja też byłem kiedyś święcie przekonany o tym, że będę się zajmował taką ciężką neurologią do końca życia, a się okazało, że z tego do końca życia to już bym dawno nie żył, bo po 1,5 roku przestałem to robić w ogóle. I zajerałem się później jakimś innym tematem i tak dalej, się tym bawię, bo to jest fajne, edukacyjne. Więc dobrze się przeczołgać przez jakieś różne miejsca i ewentualnie no, to też nie będzie stracony czas. No, najwyżej się upewnisz w tym, że nie chcesz tego robić, nie chcesz pracować w szpitalu akurat, albo nie chcesz pracować w sporcie. A może gdzieś pójdziesz w jakieś miejsce, gdzie będą sportowcy i jednak ci się okaże, że może warto z tym związać kawałek swojej przyszłości. Znaczy wiesz co, ja to na przykład na licencjacie tam nigdy zdążył z tymi jakimiś super praktykami. Tylko no po prostu poszedł tam, po prostu gdzie uczelnia zrobić, się wysyła. Tak i tyle. Zobaczy, to jest fajne, to co sobie fajne. Więcej na... Ale później już na takie wakacje tam sobie szuka jakichś takich ciekawszych miejsc. O, myślę, że tak. Ale wieje wiatr. Czego w ogóle nie słychać? Dawaj, jedziemy dalej. Dobra, uwaga, tutaj Szymański Daniel pyta. To będzie pytanie do mnie.
To jest uliczka taka niespecjalnie szybko tu się daje. Chociaż nie wiem, jak takie prędkości tu sięgają. Nie wiem. Dobra, ale Daniel pyta, nagrałeś ostatnio film o tym, że nic nie robisz przez 3 dni, jak to brzmi? No, nagrałem film o tym, to znaczy coś tam robiłem. Jak przeżyć dzień bez nauki i nie mieć wyrzutów sumienia? Ja nie mam z tym kompletnie żadnego problemu. Ja mogę po prostu Daniel, mówię, słuchaj Daniel, spotkajmy się, spędzisz ze mną cały dzień i ja pokażę ci, jak się w ogóle nie uczyć. I to jest okej. Okay. Są takie niepotrzebne, bo ja mówiłem o tym, że kiedyś miałem wyrzut sumienia, że nawet jak był taki mega pracujący okres i potem jakiś dzień wolny i ja na przykład, wiesz, przeleżałem ten dzień, coś tam nie poczytałem, ale mi się za bardzo nie chciało, potem ciupałem na PlayStation, później po prostu zrobiłem jakiś spacer, ale w sumie to był taki spacer, po prostu przeszedłem go, no nie? I potem na koniec nie mówię, Boże, ale to był, jakbym mógł cofnąć czas, to ten dzień spożytkował inaczej, był lepszą wersją samego siebie, się kształcił, no, coś tam robił, ale takie nie są potrzebne i jak się czasami nie uczę, to jest spoko. Dokładnie tak. Dni bez uczenia są okej. No. Ja mam tak, że czasami no mam ochotę i mogę się uczyć parę godzin dziennie, a później po prostu na drugi dzień totalnie mi się nie chce i się nie uczę i właśnie ciupię na PlayStation i jest spoko. Nie czuję się przez to zacofany. I jeszcze raz, jest to może, bo Daniel się pyta taką ciekawą rzecz tutaj. Trener kontra fizjo. Gdzie powinny kończyć się kompetencje jednego, a zacznie drugiego? Czy wiesz coś na ten temat? A, fajne pytanie. Moim zdaniem to jest w ogóle taka płynna granica. Myślę, że to jak nazywamy to, co robimy i to, co chcemy jakby osiągnąć przez naszą działalność, no to już jakby powinno definiować to, kim jesteśmy i jakie są nasze kompetencje. Więc jeśli po prostu trenujemy z ludźmi w jakimkolwiek celu, czy to nawet ma... No bo właśnie, czy da się zrobić taki trening, który nie będzie poprawiał jakości naszego zdrowia i życia? No pewnie da się, ale większość trenerów takich rozsądnych, no to przecież trenuje też tak, żeby to było z ogólną korzyścią. Teraz takie trendy są raczej, że ludzie nie ćwiczą tylko po to, żeby mieć bułę jak Arnold, tylko żeby się fajnie czuć. Wiesz co? Więc ja... nie da się tego tak sztucznie rozdzielać. Ja może powiem tak, bo jakby widać, według mnie, no, jakby ciężko odróżnić kiedy się fizę, kiedy się trenerem, kiedy pracuje się ruchowo z pacjentami. Mhm. No bo to jest jakby trening medyczny, a na przykład trening profilaktyczny, albo jakieś ćwiczenie wzorców ruchowych, no to weź to odróżnij. No to dla mnie, tu jest przysiad leczniczy, a tu jest przysiad dla przysiadu. No tak, no być może też są takie sytuacje, na przykład jak ćwiczysz z pacjentem, który jest zaraz po operacji. Tak. No to może raczej to robi fizjo, nie? Już ci powiem kiedy. Już teraz właśnie przyjąłem się tekst Piotrka, no, naszego kumpla trenera, kojarzysz typa? Tak. I Piotrek mówi, że jak przychodzi do niego klient i go coś boli, to on już nie jest dla niego. O! Stricte, tak mówił Piotrek, no nie? Że on odsyła go do fizjo? Aczkolwiek wiem, że są trenerzy, którzy zajmują się, wiesz, jakby wiem, że są też trenerzy, na przykład jak my na przykład zajmujemy się neuroterapią, to tym się też mogą zajmować trenerzy, więc nasze tutaj kompetencje się nazywamy przenikają, tak. Ale mi łatwiej powiedzieć, czego według mnie trener nie powinien robić. No bo jak masz na przykład takie zabiegi, powiedzmy, specyficzne, czyli nie ma jakiejś manipulacji kręgosłupa, stricte... No to myślę, że fajnie by było raczej, żeby ktoś był do tego dobrze przygotowany i no te... Miał ubezpieczenie terapeutyczne. Raczej to spoko. Więc a ciężko mi powiedzieć, czego nie może robić fizjo, a co jest w kompetencji trenera. No bo trenerem, wiesz, akcja jest taka, że trenerem możesz być też po kursie. No to się może obobrazi, bo prawdziwi trenerzy powie, że są po AWF-ie, no, ale ja znam osoby, które są po kursach trenerskich i są dobrymi trenerami. A wydaje mi się, że fizjo ma troszkę jakby większe kompetencje, bo jednak to są studia. Nawet jak czegoś nie umie, no to jakby w świetle tej ustawy może to robić. Choć jakby uprawnienia stricte. Okay. No, więc ciężko coś powiedzieć, no nie? To dawaj, teraz chyba moje pytanie. To ja, twoje pytanie. Roman pyta, ile średnio czasu spędzaliście na naukę, jak mieliście 20 lat? Zdecydowanie za mało. Ja prawie w ogóle, tylko tyle, ile mnie zmuszono. Jak miałem 20 lat, to byłem na drugim roku technika masażu. A to w ogóle się... Nie, to tylko tyle, co absolutnie musiałem. Na anatomię coś tam to musiałeś. To nie było zbyt dużo. Tak, anatomię trochę się A ja tutaj pierwszy rok to w ogóle przemibałem na studiach. Tutaj muszę powiedzieć szczerze. Drugi rok coś tam mnie tknęło, że tak o. I się zacząłem uczyć taki, wiesz, masaż, trochę mówię, ej, no ten masaż może trochę anatomii bym spoczytał czy coś. To coś zacząłem się uczyć, ale to było zdecydowanie za mało. Ja też byłem takim trochę leserem, trochę unikałem tych zajęć. Jak nie trzeba było, to nie chodziłem. Były takie, miałem kilka takich sytuacji, jest to jakiś przedmiot i przykładowo, wiesz, jakby są jedno z ostatnich zajęć i mam jakiś egzamin, i ja go napisałem i ktoś mówi, Patryk, panie Patryku, piąteczka. A on patrzy w dziennik, pan w ogóle nie chodził, to jest poprawka. A na studiach to było już tak, to już było całkiem elegancko, bo tam... Ja już na studiach się uczyłem.
Chociaż wiesz co, to teraz dajemy zły przykład, dlatego że powie, a to luz. Chłopaki z Projekt Masaż nie uczyli się w moim wieku, ja też mogę bimbać. Ale my moglibyśmy uczyć się więcej. Nie jakbyśmy się trochę więcej pouczyli, to też by nam to źle nie wyszło. Myślę, że mogło być na plus, no nie? Ale pomyślałem, że będę szczery z tym, jak to było. No po prostu tak. Nie musicie popełniać naszych błędów. Nie, po prostu uczcie się wystarczająco dużo, tak. Żeby umieć coś. Tak żeby jest. Nie było, że kończycie studiów i nie potraficie nic zrobić pacjentowi. O, to tak to nie może być. No, to trzeba się uczyć. My mieliśmy jeszcze w sumie to szczęście, że kończyliśmy przynajmniej licencjat w momencie, kiedy jeszcze nie było ustawy o zawodzie i jak byliśmy na... Znaczy, jak kończyliśmy licencjat, to i tak już pracowaliśmy. Dobra, myślę, no. Że wyczerpałeś ten temat. Dobra, tak Kasia jest. Kuwu pyta. Jestem ciekawy, czy takiego u Was problem bólowy? Jeśli tak, to jak pomagacie sobie autoterapią, czy może nawzajem się leczycie? Właśnie jak mi to powiedziałeś, tak się teraz zacząłem to prężyć trochę. Mnie w ogóle w klatce pierwszej wykuje trochę. A to może po wczorajszym treningu, może coś źle zrobiłem. Myślę, że to od koronki. Bardzo często spotykają dolegliwości bólowe. No normalnie jak ludzi po prostu rusza się dużo, wiecie, to jakby to nie jest tak, że my jakby mając wiedzę, to nas po prostu ból nie tyka. Tak jest. On mówi, o Patryk, o nie, to nie. Patryka, ogarnięty Patryka, typ, to, nie, to bo nie. Co z tego, że go zaatakuje, jak on mnie zwalczy zaraz? No nie, no jest tak i no ja często leżę na stole różnych, nie tylko, że my siebie, bo ja na przykład częściej korzystam z usług naszego kumpla Krzysztofa Kwicińskiego. Czasami jak ci tam kursanci poproszę go, żeby coś tam mi podziugał na kursie, zdarza się, okay. Często leżę. No i autoterapię sobie też robię, żeby nie było. Czasami sobie nawet korekty robię neurologiczne na szybko. Może sobie będę muskul sformatował też, ale to zabawnie. Sam sobie. No tak, tak, tak. Myślę, że nie, no easy. Ja na razie robiłem sobie tylko te takie... Punkty tylko robię sobie. Punkty? No punkty, ale o, to nie kurde, ale to dobra, też robię od lat. No, bo spoko. Dobra, a ty co, często robisz sobie autoterapię? Autoterapię? Nie, właśnie za mało sobie robię autoterapię. Chodzisz powinienem robić więcej. Chodzisz do tych terapeutów? To już prędzej. O, na masażyk sobie chodzę. Na masażyki. Na masażyki, masażyki sobie chodzę. A poza tym, no, tam się, nie, no samemu siebie, to tam się trochę porozciągam, jakieś tam. Siła wymusza zakresy ruchomości. Też mój znajomy tak kiedyś mówił. Ja mówię do niego na terapii. Mówię, kurde, ty masz bardzo fajny przysiad, no nie? Ta ruchomość bioder, jak to było? Jak to zrobiłeś, to nie? Bo był taki spięty trochę wcześniej, a mówi odpowiedni ciężar wymusi zakres, wymusi, tak więc słuchaj, mówi słuchaj, wrzucę 120 na barę i po prostu schodzisz nisko. Nie ma szans, żebyś nie dotknął tyłkiem do podłogi, no. No, dobra, co tam masz ciekawego jeszcze? O, Nina zadała bardzo fajne pytanie, pozdrawiamy w ogóle. Chłopaki, jak wygląda wasze healthy routine, codziennie czy co tydzień? Pytam o to, ile razy w tygodniu trenujecie, jaki to trening, czy stosujecie specjalną dietę, suplementy albo inne rzeczy wspomagające zdrowie. Czy coś jeszcze, jakieś złote tipy, co warto wprowadzić do swojego dnia? Ale to też jest w ogóle temat. Znaczy, ja zacznę wprowadzać. Ten okres taki, nazwijmy to narodowej wegetacji, co niektórzy mają. Jak to ładnie ująłeś. Ładnie ująłem. Optymistycznie nie? Nawet. Tak, tak, tak. No ale wiesz, to brzmi po prostu ładnie. Mm-hmm. A to powiem ci, że dla mnie jest bardzo zdrowotny. Ja się sporo ruszam i dla mnie jest super ważny jest ranek. Tak. To jest po prostu, jak już zrobię dobry ranek, że na przykład wiesz, wjadą wszystkim, tak. Mój dany ranek to jest taki, że sobie wstaję, bo nie chwytam za telefon od razu. To jest, jak jest maskota telefon, to już jest dzień przegrany. Przegrany. Nie chwytam za telefon. I robię sobie tak, oddech Wima Hofa, uwielbiam, trochę sobie medytuję, wjeżdżam sobie w zimny prysznic, a jeszcze robię sobie takie, wiesz, healthy routine typu po prostu poprawy ruchomości poszczególnych struktur. Szyjka, wiesz, tam bareczki, tutaj różne takie, kojarzysz, no nie? Tak, tak. Motywy. Wszystkie akcje i później właśnie oddychanko, zimny prysznic, kawusia. I już jest po prostu dzień porobione, wygrany. Porobione. Dzień jest wygrany. Po prostu te pomysły wpadają tak. I jakiś trening. Ile razy? Ile w tygodniu ćwiczysz? Raz, 6-7. 6-7? No nie, to tam z 3. Nie, ja prawie praktycznie codziennie coś robię. Wiesz co, bo ja na przykład ćwiczę tak powolutku, tak bardzo powolutku. Czuć się coraz lepiej. Ja ćwiczę tylko dla czucia się lepiej. Ale tak, tylko że to u mnie to są bardzo różne rzeczy. Bo to nie jest tak, że codziennie ten siłowy, tylko buła. Tylko właśnie robię trochę siłowych, trochę robię Animal Flow. Robię trochę sobie biegam, jeżdżę na rowerze. A jeszcze nie na rowerze bierzesz jako trening? No. Ale także jedziesz tak. No to jest po prostu ruszanie się dla zdrowia, co? Ale jedziesz sobie tak, wiesz, tak nie masz tempo konkret? Nie,
Nie, ale ja nawet jak biegam teraz, to nie mam takiego tempa morderczego, to już nie te czasy. Już wyrosłeś z tego? Wyrosłem z tego, tak. Także po prostu staram się tak no, przynajmniej godzinę dziennie się poruszać w takim celu prozdrowotnym. I co jeszcze robię? No też jak rano wstaję, to w ogóle sobie chodzę, uziemiam się. Chodzę sobie bosymi stopami po trawie najpierw przez jakiś uwielbiam. Czas. Ojej, po prostu na mnie tak dobrze nie ma ogródka, no nie? Na balkonie, na trasy piętrze to trochę ciężko. Z tym uziemianiem się bądź. No ja mam ogródek na szczęście, jest więc trochę... tak to wygląda. No. Piję sobie kawkę z soplówką jeżowatą. Kawkę z soplówką? Jak to smakuje? Jak kawa, to jest w ogóle, soplówka jest niewyczuwalna o. w kawie. A to, także spoko. To jest jakieś zioło? To jest grzyb taki. A grzyb, a no dobra, jest proszkowany taki, dobra, bierzesz sobie łyżkę proszku, dorzucasz do kawki. Miałem w ogóle się tym zainteresować, ale ja to o soplówce nie czytałem, nie słyszałem. No jest powerful. Ale o tych grzybach słyszałem różnych. Tak, no są różne, a soplówka jest taka akurat. Mm. Jest okej. Okay. I co jeszcze później robię? Akurat jak jest okres taki jesienno-zimowy, to naświetlam się jeszcze czerwonym światełkiem, a teraz jak jest już ładnie lato, to w ogóle wychodzę jak na, tylko na słońce. Teraz piję kawkę, to ja mam w ogóle balkon od strony, wiesz, północ-wschód, to wiesz, po prostu wychodzę. Strzała tak, światła. Oczywiście bez okularów, żeby nie było, bez okularów, no. Po prostu światełko mi na ryjek pada i to jest genialna sprawa. I czuję się taki, niby się czuję trochę senny. Mhm. Ale później, wiesz, jakby leżąc, ale później wstaj i po prostu jest moc. Nie wiem, czy to była taka usystematyzowana odpowiedź, na którą chciała jakby Nina. No natomiast... tak, no bo to jest, chodziło o healthy routine, no to mniej więcej taka jest, taka rutyna, tak? Tak codziennie no, się no. to wszystko no, przypada. No staram się codziennie, no te ranki codzienne po prostu to jest rakieta. Dobra, suplementy, nie wiem, to się trochę obraziłem. Ale suplementy? No czy też jakieś suplementy bierzemy takie. Ja teraz nie robię, powiem ci, że od chyba stycznia nie biorę żadnych, zero. No ja trochę brałem ostatnio jeszcze probiotyków, akurat. Ale teraz to tylko kwasy tłuszczowe omega-3 i właściwie i B12, no bo to B12 to wiadomix. B12, właśnie muszę do B12, bo teraz mam przerwę też, nie robiłem tego, ale właśnie przypomniała mi się, że brałem probiotyki, jak cała ta akcja się, wiesz, rozpoczęła. To mówię, a tam, to sobie jeszcze dosuplementuję. Trochę probiotyczków. Spoko. I teraz robię sobie przerwę. Coś tam jeszcze mamy? Oprócz healthy routine i... Nie. Ja w ogóle powiem ci, że lubię chodzić w okularach, a ten ruch taki, że sobie poprawiam, to mi się podoba. Robię spoko. To poświadomie, to wygląda mądrze, no nie? Ja się tak uważasz. Nie wygląda mądrze? Przyjmę chybowo, Krzysiek. Wygląda jakbym był dziwny. Tak? Nie robi się tak, a tak? Też nie? No trudno. No to będę wyglądał. Wiesz co, też mamy takie duże strasznie pytania. To... Jedno. 40 minut. Ile? 40. Dawaj, ostatnie pytanie. Losuj. Ostatnie pytanie. Dobra. Ej, może powiem tak, że na te dłuższe pytania to pewnie odpiszemy sobie, bo one są ciekawe. Nie, ale... zrobimy jeszcze jeden Q&A. Nie, bo trzeba nowy pytanie, nowy Q&A. Dlaczego? Zaraz. Nadal może fajne pytanie. Nie, nowe pytanie. To dozbieramy więcej pytań. Słuchaj, akcja jest taka. Powiem ci. Czekaj, bo tu coś ciekawego widziałem. Jak pogodzić brak samodzielności zawodowej w świetle ustawy z fizjosamodzielnością zawodową technika masażysty? No... Ja... Chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Trochę tylko. No to powiedz trochę, ja dopowiem. No nie wiem, jak to pogodzić, no bo generalnie ja akurat nie jestem prawnikiem o tej ustawy i akurat teraz jest tak, że kogokolwiek zapytasz o tą ustawę, to każdy ma inną interpretację. W ogóle wiadomo, jak to jest z prawem. O większość rzeczy jest tak, że w sumie to niby tak, ale jeden prawnik powie tak, drugi prawnik powie nie. Myślę, że to jest akurat całkiem easy, jeśli chodzi o masaż. Bo jak jesteś masażystą i robisz masaż, no to jest spoko, nie? Ale właśnie to było takie pytanie, bo wiesz, Gosia pytała, jak pogodzi brak samodzielności zawodowej w świetle ustawy z samodzielnością zawodową technika masażysty. Bo ona jest techniką masażystą, ale jeszcze nie może teoretycznie samodzielnie prowadzić gabinetu, fizjo, ale może prowadzić gabinet masażu. No prosta sprawa. Dokładnie. Robi masaż i nara. Tak. I jest masażystką, robiąc masaż. Wtedy tak. Tylko? Tylko, no właśnie, bo tutaj chodzi o to, że jeszcze właśnie to PKD, no więc fajnie by było już niby sobie wystawiać, że to jest usługa fizjoterapeutyczna, ale nie można, jak nie jest się fizjoterapeutą. Więc masaż. Po prostu wybierasz to jako, tylko że nie ma czegoś takiego niby jak masaż, więc wystawiasz na usługi paramedyczne. Tak. I nie z tego problemu. Co wiem, może jak ktoś z was wie, że jest lepiej, to fajnie, ale...
Ale ludzie się spinają, że o, wtedy nie będę zwolniony z jakby z VAT-u, ale to jest tak naprawdę spokojnie, coś, co dotyczy... Spokojnie, nie lękajcie. To jest coś, co dotyczy osób, które przekraczają obrotu 200 tysięcy złotych w skali roku. Tak, więc jak jesteście przedsiębiorcami, prowadzicie taki duży gabinet masażu, zatrudniacie ludzi i tak dalej, no to to jest faktycznie problematyczne. Tak. Ale jak pracujecie sobie jednoosobowa działalność, mały albo gabinecik, albo podnajmujecie coś na godzinę i tak dalej, to w ogóle easy. Koniec. Koniec. Także jeśli nie otrzymaliście odpowiedzi na swoje pytanie, to pamiętajcie, żeby umieścić to pytanie. Albo może jakieś inne pytanie wam się nasunęło. Nowe pytanie. Nowe Q&A, pytanie. Nowe pytanie. Tak jest. Nowy film, nowy YouTube, nowe pytania. Pod tym filmem. Tam je wrzucacie i do zobaczenia w następnym Q&A. Cześć. Hej.